Robert Pasut wystąpił właśnie w podcaście Zgrzyt prowadzonym przez Gimpera i Rewo. Podczas dwugodzinnej rozmowy zdążył powiedzieć tyle kontrowersyjnych rzeczy, że o tym wywiadzie zaczęły rozpisywać się media, a głos zabrał również Krzysztof Stanowski, bo i jego temat został tam poruszony. Co takiego powiedział Pasut, że wywołał burzę? Między innymi to, że dziewczyny po 22 roku życia to już staruszki i tak ich nie dotyka, że nie zabezpiecza się, bo uważa potencjalne wynikające z tego choroby za skam, albo to, że ludzie chorujący psychicznie i przyjmujący na te choroby przepisane przez lekarzy leki są narkomanami. Pod odcinkiem z Robertem próżno szukać pozytywnych komentarzy, a widzowie raczej zgodnie komentują, że widzą w influencerze przykład upadku człowieka. Ale po kolei. Robert Pasut to jedna z czołowych postaci polskiego YouTube'a, znany przede wszystkim jako jeden z trzech założycieli popularnego kanału Abstrahuje TV, prowadzonego obecnie właściwie wyłącznie przez Czarka Jóźwiaka. Urodził się w 1987 roku w Warszawie i od kilkunastu lat aktywnie działa w mediach społecznościowych. Pasut wraz z Czarkiem i Masnym, którzy niegdyś razem z nim występowali przed kamerą, założył także spółkę Abstra od 2016 roku, zajmującą się produkcją i prowadzeniem kanałów YouTube'owych. Po pewnym czasie spółka zmieniła nazwę z Abstra na Studi, a wszyscy pierwotni założyciele odeszli z niej. Po pewnym czasie również kanał Abstrahuje zaliczył ogromny spadek oglądalności, przede wszystkim za sprawą dramy z Sylwestrem Wardęgą i nieumiejętnym zarządzaniem budżetem. Co spowodowało, że Robert Pasut jeszcze bardziej oddał się używkom, popadł w stany depresyjne i najogólniej rzecz ujmując, znalazł się w swoim życiu w bardzo mrocznym miejscu. Pomocną dłoń do Pasuta wyciągnęło Fame MMA, gdzie nasz bohater debiutował w marcu 2022 roku, wygrywając swoją debiutancką walkę z Japczanem. To właśnie jego występy na konferencjach i programach przed galą spowodowały, że widzowie na nowo go polubili. Jego kontrowersyjne, często cringe'owe poczucie humoru idealnie nadawało się do świata freaków. Ze względu na swoją charyzmę i to, jak barwną postacią jest Robert, w 2023 roku dostał kolejną szansę od włodarzy i poprowadził, razem z Hubertem Ściwujewskim, dwie konferencje do Fejmu 17, podczas których, według internautów, nie sprawdził się jednak najlepiej. Nie, mówię, że nie mam, nie wiem, czy słuchasz. Nie, wchodziłem na szyi. Dobra, dół jest od szyi w dół. Z całym szacunkiem. To bolało. Ale bardzo dobra. O, serduszko. Ale bardzo dobra. Pasut swoją drugą młodość w internecie, sprezentowaną mu niejako przez freakfighty, postanowił wykorzystać i mniej więcej od końcówki 2022 roku nagrywa content, jakby to nazwać, uliczno-pijacki. To znaczy, zaczepia on na ulicy randomowe dziewczyny, takie, które bardzo często są po procentach albo innych środkach i przeprowadza z nimi, równie często, bardzo dwuznaczne rozmowy. Dla kontekstu, tytuły oraz miniaturki kilku z jego ostatnich materiałów to: wziąłem dwie zadymiary, znalazłem ją na ulicy, łatwo się wyrywa w walentynki, wyjazd z garbatą dziewczyną, córka z tatusiem, co można lizać, chapnęły to ze smakiem. Ten format się przyjął, bowiem filmy na kanale Pasuta wreszcie po latach zaczęły robić konkretne wyświetlenia rzędu kilkuset tysięcy na odcinek. Jednak im dalej w las, tym więcej drzew. I content Pasuta zaczął docierać do coraz szerszej publiczności, co za tym idzie, coraz więcej osób zaczęło w nim widzieć zachowanie upokarzające kobiety, a niektórzy w swoich oskarżeniach posuwali się nawet do tak poważnych zarzutów jak molestowanie. Co prawda, Pasutowi zdarzyło się podczas wywiadów całować i dotykać dziewczyny, jednak na kamerze raczej nigdy nie zostało uchwycone coś, co można byłoby z pełną odpowiedzialnością nazwać w tak mocny sposób. Niemniej w internecie coraz częściej zaczęły pojawiać się komentarze zgorszenia kontentem Pasuta oraz podejrzenia, że influencer non-stop wspomaga się różnymi używkami. W sieci krąży nawet wideo pokazujące Pasuta podczas jazdy taksówką, gdzie ma naprawdę bardzo powiększone źrenice oraz wykonuje dziwne ruchy. Wiele osób daje się tym filmikiem zbejtować. Jednak prawda jest taka, że to sam Robert odpalił wtedy live'a, bo był po badaniu, w którym zakrapla się oko preparatem rozszerzającym źrenice i uznał, że to będzie po prostu zabawne. Pasut pojawił się wreszcie w podcaście Zgrzyt prowadzonym przez Rewo i Gimpera, gdzie, jak na samym początku wspomniałem, wygłosił kilka naprawdę kontrowersyjnych teorii. Przyjrzyjmy się zatem każdej z nich, ale zacznijmy od lekkiego spięcia z Krzysztofem Stanowskim. Ten bowiem napisał na swoim Twitterze takiego posta. Ludzie, codziennie ktoś coś o mnie mówi albo pisze.
pisze. Ani nie mam czasu tego słuchać, ani czytać, a tym bardziej się odnosić. Niech każdy sobie mamrocze, na co ma ochotę. Pasulta kojarzę, że kiedyś miał duży kanał, ale już nie ma i teraz zagaduje pijane laski pod klubami i spoko. Do czego w swojej wypowiedzi odnosi się Krzysztof Stanowski? Robert Pasut nie zaatakował go jakoś mocno, ale w podcaście w pewien sposób skrytykował materiał dotyczący Caroline Derpieńskiej. Ale ten Stanowski to cię wkurza trochę. Nie, dobra, tak. Znaczy, wiecie co? Nie, to tam nieco, tylko po prostu te piłowanie tej Derpieńskiej, takie ten, że tej Derpieńskiej też w ogóle nie zrozumiałem. No to jest content, to robi views. To jest content. Tego chce, dałem wam jako przykład contentu komentarzy, który jest po prostu dla mnie, ja nie mogę tego oglądać, no. Ale to tylko pikuś. Chyba największe rewelacje Robert wygłosił na temat współżycia z kobietami i o tym, do kiedy w ogóle jest sens zapraszać je do łóżka. Jak sam mówi, nie zabezpiecza się, bo nie tyka staruszek. Stwierdził bowiem, że kobiety powyżej 25 roku życia są rozpadającymi się babami, u których szansa na choroby weneryczne jest wysoka. Dlatego on się w te rejony nie zapuszcza. Dalej, no prawda, no po prostu, no nie jest tak, że co trzecia osoba ma chorobę weneryczną, oczywiście. Hmm. Tylko ja też, wiesz, się nie spotykam się z jakimiś takimi przejechanymi, takimi pontonami zrobionymi, takimi, wiesz, eskortkami, bo to ja nie płacę też za seks i tak dalej. Dopóki tam nie wchodzę w te rejony, to jest okej, okay, no. Hmm. Właśnie to jest tak, jak tak pukasz taką starą babę 25 lat, to prawdopodobnie coś ma, no bo już ma większy przebieg, to trzeba szukać mniej, no tak do 22 roku życia, jak sypiasz, to jest okej. Okay. A jak zaczynasz się bawić właśnie w taką nekrofilię i zaczynasz łoić takie rozpadające się baby, no to jest większa szansa, że coś złapiesz, no. A ty ile masz lat, tak swoją drogą? Ja jestem mężczyzną. Przyznaj się. Ja nie uznaję równości płci, ja jestem z innego pokolenia. Oprócz tego Robert Pasut wypowiedział się w równie kontrowersyjny sposób o osobach przyjmujących leki psychotropowe. Stwierdził bowiem, że leki te nie różnią się w żaden sposób od narkotyków. Właśnie to jest życie. Właśnie to pokazuje, jaki świat jest. Ja uważam, że uczenie młodych, że świat ma być, że świat jest fajny i przyjemny, to jest psucie im głowy. Te pieprzenie, potem oni się są smutni i idą do lekarza po jakieś leki. Przecież te leki to są narkotyki zwykłe. Naprawdę, ja mogę się przyznać, że jestem ale nie rozśmieszajcie mnie, jak wy mówicie, że nie bierzecie, a żrecie antydepresanty czy jakieś takie normalnie ćpuczmi jesteście i tyle. Jakieś leki. Wypowiedzi Roberta w tej kwestii mogą być naprawdę krzywdzące. Leki, o których mowa, wcale nie są narkotykami. Co więcej, wiele osób właśnie przez powielanie tego typu bzdur boi się zacząć je przyjmować, co może w rezultacie prowadzić do pogłębienia się choroby, nie mówiąc już o innych konsekwencjach. Jeżeli są one przyjmowane nie na własną rękę i pod stałą opieką lekarza, to naprawdę potrafią uratować komuś życie. Ogólnie cały wywiad jest raczej przesiąknięty kontrowersją i często seksistowskimi komentarzami. Pasut chyba trochę zatraca się w swoim obecnym stylu życia. To inteligentny facet, nie życzę mu źle, bo wydaje mi się, że kolejny upadek mógłby doprowadzić go do ruiny. Ale chyba powinien po prostu przemyśleć, czy udzielanie tego typu wywiadów i wychodzenie szeroko ze swoim kontrowersyjnym podejściem do rzeczywistości działa na jego korzyść, czy wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że niektóre media tylko czekają na jego potknięcie i już piszą artykuły, wieszcząc kolejny już koniec kariery influencera. Pasut z Abstrahuje TV udzielił obrzydliwego wywiadu, burza w sieci ogromna. Robert Pasut u młodzieży walczącej z depresją. Skandaliczne słowa. Obrzydliwy wywiad Roberta Pasuta. Zabójcza dawka chamstwa i mizoginii. A co w komentarzach piszą internauci? Cóż, nie brakuje głosów zażenowania, ale są też takie, które zauważają głębszy problem. Przećpany idiota. To musi być troll. Nie wierzę, że jest aż tak przyjpany. Jak na rozmowę, w której miało miejsce tyle śmiechu, to była ona wbrew pozorom smutna. Pasutowi kryzys wieku średniego wlatuje na pełnej. Ma swój pogląd na świat, który uważa za jedyny właściwy, a na sugestie chłopaków, żeby spojrzał na coś z innej strony, dziwnie się oburza i reaguje strasznie gwałtownie. Pasut myśli, że odnalazł się po kryzysie, a tak naprawdę wszedł w inny. Jest inteligentny i ma dokładnie poukładane w głowie, jak racjonalizować sobie bagno, w którym tkwi. Niestety inteligencja w takich kryzysach nie zawsze pomaga. Przegada 90% osób, które zwrócą uwagę na jego problemy i będzie w nich dalej tkwił w przekonaniu, że ma rację. Pasut odniósł się już do komentarzy i wstawił krótkie, prześmiewcze nagranie, pokazując, że tak naprawdę ma to wszystko gdzieś. A co wy myślicie o tych wypowiedziach Roberta? Zgadzacie się z nim? Macie inne zdanie na te tematy? Czy uważacie ten wywiad za skandaliczny? Ja ze swojej strony polecę klasykiem i powiem jedynie, że dopóki nie robi krzywdy nikomu oprócz siebie, to niech robi to, na co ma ochotę. Jednak niektóre z jego wypowiedzi faktycznie wychodzą już poza to stwierdzenie i mogą co niektórych urazić. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli ci się podobał, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT, nazwa wyświetla się też teraz na ekranie. Chciałbym dobić do chociaż 100 obserwacji to nowe konto, więc będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpadniesz i zostawisz followa. Dziękuję.